Cześć słoneczka! Witajcie na kanale Poziomka! Gotowi na kolorową zabawę? Tym razem mam dla Was zupełnie nowe zestawy. Jak widzicie, wcale to nie jest Play-Doh, lecz prawdziwy japoński zestaw do robienia przepysznych posiłków. Zostawcie kciuki do góry, a ja Was zapraszam na fantastyczny japoński odcinek. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać japońska ciastolina. Wow, zobaczcie, jakie duże elementy, talerzyk, tutaj jakaś tacka do odciskania. O rany, zobaczcie na to! O, ile tutaj jest przepisów! Oh my god! Tutaj jest wszystko dokładnie opisane. 18 chyba przepisów. Wszystko po kolei, co powinniśmy robić. Jeszcze z drugiej strony. Słuchajcie, dzięki temu będę mogła zrobić przepyszne rzeczy. Przyrządy, wałeczek, no i ciastolina, ale słuchajcie, szkoda, że ona nie jest w pudełkach. Widelec i łyżka. Szkoda, że tak mało kolorów jest tutaj dołączonych, no ale mogłam się spodziewać, bo to jest naprawdę małe pudełeczko. Na pewno wykorzystam po prostu oryginalną chyba ciastolinę Play-Doh do zabawy. Zobaczymy, jak to się zachowuje. Słuchajcie, ale ona się klei tak dziwnie do rąk. Pachnie nawet przyjemnie. Fajny kolor, taki brązowy. Sprawdźmy jeszcze kolor czerwony i różowy. Te dania tutaj wyglądają obłędnie, przepysznie, praktycznie jak prawdziwe. Czy uda mi się coś takiego zrobić z tej ciastoliny? No słuchajcie, dzisiaj mam niezłe wyzwanie z japońskim zestawem. Prawie jak ja pana zjadam, takiej słynnej polskiej youtuberki. Czas teraz przyjrzeć się tym przepisom, no i zacząć moją zabawę. Chyba zrobimy, słuchajcie, przepyszne spaghetti. Makaron do spaghetti zrobimy z tej ciemno-brązowej masy. To będzie taki razowy makaron, pełnoziarnisty. Zobaczcie, jak ona śmiesznie się ciągnie, ta ciastolina. Troszeczkę jakby miała w sobie odrobinę kleju. Tak się dziwnie zachowuje. Pierwszy raz w ogóle robię coś japońskiego, jakiś japoński zestaw. Dobra, jeden makaron zrobiony. Teraz kolejny. Zrobimy taki długi, długi, jak to zwykle bywa, spaghetti. A następnie wszystko ułożymy na talerzyku. Teraz trzeba to ładnie ułożyć na talerzyku. Spaghetti jest zawsze tak fajnie zakręcone, więc ja też tutaj zrobię takie zawijaski. To będzie mini porcja japońskiego jedzenia z japońskim brązowym makaronem. Nie do końca wiem, co to są za foremki. Sprawdźmy sobie. To chyba jest jakiś kawałek mięsa. Tak przynajmniej wygląda. Chyba tak. Tutaj mamy jakiegoś takiego dziwnego jakby kwiatka. Może to być na przykład galaretka albo jakiś deser. Tutaj jest cytryna, a tutaj znowu coś dziwnego, zobaczcie. Z takim dzyndlem wystającym. Chyba wykorzystam tę foremkę i zrobimy kawałek mięsa. O, w ten sposób. Zobaczcie, taki jakby duży stek, idealny do mojego makaronu. Przydałyby się warzywa, ale co ja mam zrobić z czerwonej ciastoliny i z różowej? Z czerwonego koloru mogę zrobić na przykład kawałki pomidora albo takie małe koktajlowe pomidorki. Wykorzystam nożyk i zrobimy takie nacięcie. O, widzicie? To będą malutkie pomidorki i chyba zaraz będę musiała sięgnąć po zieloną ciastolinę i zrobić z niej na przykład jakąś sałatę albo groszek, bo niestety w tym zestawie za dużo kolorów nie mamy. O, cztery takie kuleczki, zobaczcie, lądują na makaronie, może z tej strony albo tak pomiędzy makaronem. I nie odejdzie się bez mojej ukochanej, oryginalnej Play-Doh.
Sięgam po kolor zielony. A, zobaczcie, ile tu jest brokatu! Z jakiegoś innego mojego projektu, z jakiejś mojej zabawy. W ogóle dużo brokatu mam tutaj rozsypanego. Bo robiłam metamorfozę laleczek Lol Surprise, ale to możecie sobie znaleźć na kanale Bajkowo. Robimy listki z sałaty. Najpierw kulka. Później robimy taki kształt, jak prawdziwy listek. I oczywiście nożykiem robimy jeszcze nacięcia. Żeby to wyglądało jak prawdziwy listek. Przepysznej sałaty. I to wszystko również ląduje tutaj pod makaronem. No i teraz zobaczcie to danie, wygląda już o wiele, wiele apetyczniej. Żeby smakowało jeszcze lepiej, to znowu sięgam po Play-Doh, tym razem kolor żółty. I zrobimy małe kuleczki. I będzie to kukurydza. Kto z Was lubi jeść kukurydzę? Wy pewnie bardziej lubicie jeść popcorn, bo właśnie z ususzonej kukurydzy robi się popcorn. Myślę, że tyle kuleczek w zupełności wystarczy i one będą sobie tutaj leżały z boku i na listkach. Przepyszne danie obiadowe w japońskim stylu, zrobione z japońskim zestawem do robienia lunchu, jest już gotowe. No to teraz słuchajcie, chyba czas zabrać się za jakiś deser. Jak Wam mówiłam wcześniej, tutaj mamy fajne foremki i chyba zrobimy sobie tę galaretkę. Przykładamy tutaj ciastolinę, no i wałkujemy, tak aby nam się fajnie tutaj odcisnęło. Będzie to różowa galaretka. A, złotknęła, zobaczcie! Jedna i chyba zrobimy jeszcze drugą. Zobaczcie, jak idealnie teraz odchodzi ta reszta ciastoliny. I mamy dwie przepyszne różowe galaretki, albo jakieś pianki. Tak mi się one podobają, że zrobimy jeszcze je w kolorze fioletowym, albo takim ciemnoróżowym. Znowu, odrobina ląduje tutaj i zobaczymy, czy z ciastoliną też tak łatwo pójdzie. Wow, zobaczcie, no idealnie! Cała reszta zostaje na wałeczku, a tutaj mamy przepyszne ciastko. Spróbujemy jeszcze raz. No zobaczcie, idealnie zrobione. Zakręcam foremkę i tutaj mamy chyba jakąś cytrynę, chyba jakiś owoc, tak mi się wydaje. To sięgnijmy po żółtą ciastolinę. Pomogę sobie łyżeczką. Wkładamy tutaj do środka, no i znowu wałkujemy. Mocno. O, zobaczcie, i została nam cytrynka. Chyba tak, słuchajcie, coś takiego przynajmniej podobnego do cytrynki. Nie mam niestety talerzyka, bo do zestawu był tylko dołączony jeden żółty talerzyk, więc mój deser ułożę na podstawce ciastoliny Play-Doh. No słuchajcie, nie mam wyboru. Na środku cytrynka, a po bokach przepyszna galaretka czy też pianka. Kolorystycznie do zestawu tego deserowego będzie pasować jeszcze kolor pomarańczowy. Może zrobimy z tego jakieś ciasteczka. Wystarczy zrobić kuleczkę, następnie ją zgnieść. I zrobimy chyba wafelek jednak. Wystarczy, że natniemy to. I mamy taki jakby, zobaczcie, wafelek. Zrobimy ich kilka. Idealnie będą pasować do deseru. I znowu zgniatamy kuleczkę. Jedna może być większa, druga mniejsza. I nacinamy. I ostatni, najmniejszy. I wszystko dokładamy tutaj do przepysznego deseru. Troszeczkę wiecie, co mi to przypomina teraz? Mango! Kto z Was lubi mango? To kciuka do góry, bo ja uwielbiam soczyste i pomarańczowe mango. Zestaw fantastyczny, chociaż malutki, prosto z Japonii, do robienia przepysznego jedzenia, przepysznego japońskiego lunchu. A ja co dzisiaj wyczarowałam?
makaron japoński z warzywami, z sałatą, z pomidorkami, z kawałkiem mięsa. Wygląda chyba bardzo apetycznie. Oraz przepyszne japońskie galaretki czy też pianki z przepyszną, słodziutką, posypaną odrobiną cukru, cytryną oraz z kawałkami mango. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie kciuki do góry, a na pewno na kanale Poziomka znajdziecie jeszcze więcej zabawy z ciastoliną, z lepieniem, z malowaniem, z tworzeniem niesamowitych rzeczy. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Pozdrawiam Was. Pa, pa!